Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kyrus. Witam was w drugim odcinku z nowej modyfikacji na moim kanale, oczywiście modyfikacji z dubbingiem. Podkreślam, że udzieliłam tutaj głosu, wow. Mamy tutaj Bertrama. Jak idzie praca w polu? Ach, w porządku. Ktoś musi uprawiać ziemię, inaczej wszyscy będą głodować. Ha! Ta, chyba masz rację. A u ciebie jak się sprawy mają? Jeśli mam być szczery, przydałaby mi się pomoc. Gaston poinstruował mnie, by pomagać ludziom z miasteczka. Co za doskonałe wyczucie czasu, akurat mam sporo do zrobienia. Widzisz rybę, o tam w wodzie? Byłoby świetnie, gdybyś złapał ją i przyniósł mi. Gdy już to zrobisz, idź potrząsnąć jabłonkę. Myślę, że jabłka są już dość dojrzałe. I w końcu, choć to nie wszystko, coś specjalnego. Idź do alchemika i przynieś napój, który zamówiłem. Dam ci 50 sztuk złota. Jak skończysz, weź ciężką gałąź z mojej skrzyni, podpal ją i umieść na niej pochodnie. Po tym polej to napojem. Napój spowoduje, że pochodnia będzie paliła się już zawsze. O, prawie zapomniałem. W skrzyni w moim domu jest także krótki łuk. Powinien wystarczyć do zabicia ryby. Cóż, wygląda na to, że mam sporo do zrobienia. O Boże Święty. Przychodzę w imieniu Fedora. Spodziewa się dostawy. Czy masz 100 sztuk złota? Oto one. W porządku, oto dostawa dla Fedora. No i super, czyli mamy dużo rzeczy do zrobienia, ale chodźmy najpierw to oddać. Czy mi się wydaje, czy Fedor jest uznawany za alchemika tutejszego, bo wydaje mi się, że nikogo innego tutaj takiego nie ma. Chociaż, bo jeden sprzedaje mikstury. Tego jest więcej. Wiesz, i to jest Herax chyba. To jest alchemik? Tak. Sam by na to nie wpadł. Przychodzę od Bertrama. Poprosił mnie, bym przyniósł mu napój. On myśli, że to takie łatwe. Dzięki któremu ogień może płonąć wiecznie. Napój mówisz? Poczekaj chwilę. Tak, chyba pamiętam. Nie mów, tak, tu go mam. Ale czy masz 50 sztuk złota? Mnie to tak, i tak, proszę. Nie słucha. Oto napój. To żadna no i tajemnica. Świetnie, gościu, dziękuję bardzo. W ogóle on ma stałą miksturkę do siły. Mnie nie sprawdziłam, jaka jest cena. Fedor, słuchaj, mam sprawę. Nie wiem, proszę mi powiedz. Oj, nowy poziom, wow. Znakomicie. Masz, weź nagrodę te kilka monet. Opowiem Gastonowi o twoich czynach. On myśli, że to takie łatwe. Myślę, że moglibyśmy to rozdać w siłę. Nie spotkałam na razie żadnych innych nauczycieli, ale z drugiej strony może być krucho z zadaniami, bo to jest zapewne nasz pierwszy poziom. Wiecie co, na razie sobie zostawię te punkty. Tutaj z Heraxem załatwiliśmy sprawę, no to wracamy dalej. Czyli tak, musimy pomóc Bertramowi, ale sprawdźmy. Wieczna pochodnia. Moim zadaniem jest udać się do alchemika i odebrać napój. No to możemy mu dać chyba ten napój, chociaż wygląda na to, że to chyba i ja muszę to ogarnąć. Ale spróbujemy do niego iść, bo widzę, że mamy tutaj naprawdę sporo do zrobienia. Bertram, czy mogę ci oddać? Nie. Czyli musimy wszystko zrobić jakby za niego w pewnym stopniu. Rozumiem, że ten łuk jest tutaj, w tej skrzyni. Laga, krótki łuk i strzały. Tylko chciałabym wziąć wszystko z tego kufra, a już nie pamiętam, jak to się robi w ogóle. A, kontrolem, prawie. Kontrolem się bierze pojedynczo, no ale dobra, wzięliśmy wszystko. Ten topielec mnie tutaj bardzo denerwuje. On tu tak mruczy i mruczy i nie może przestać mruczeć. Mam całkiem niezłą kosę. To znaczy, że może coś wykminimy. Ja już dosłownie nie pamiętam. O mój Boże, to są dwa. O matko boska. Weź. O matko, ja się odzwyczaiłam w ogóle walki z topielcami. W ogóle myślałam, że tu jest jeden. Wiecie, jest tak na luziku, na chillaucie. No tak, jasne. To wiecie co, ja wolę chyba podejść od drugiej strony do tego dziada brednego. Tam jakiś... Co tu się dzieje w ogóle w tym miejscu? Niebezpieczny drapieżnik. Lepiej zachować odległość. Może mógłbym go zabić z dystansu? O proszę, dziękuję ci bardzo. Że gra mi pomogła, tylko... Halo... Ja sobie zapominam, jak się to wszystko zakłada. Niebezpieczny drapieżnik. Lepiej zachować odległość. No dobrze. Może mógłbym go... Ha!
No ta, na pewno. Świetnie, tak. Wiecie co? Dobra, te topielce, to na razie sobie damy spokój. I chyba pójdę faktycznie dać sobie w siłę, wiecie? Idę sobie dać w siłę, to jest pierwsza rzecz, którą idę zrobić. Przydałby się lepszy pancerz, ale to dopiero jak dołączymy do straży, więc no. Dużo by mnie to kosztowało. Zajmijmy się po prostu czymś innym. Ojcze, weź mnie, naucz siły. Jeszcze się upewnię, czy nie ma żadnych progów punktowych, ale dobra, to już się. To tylko gadanie. 5 i 5. Podejrzewam, że progi punktowe nie istnieją w tym modzie. Bo jest on zdecydowanie za krótki na jakieś progi punktowe. Mamy teraz chyba 50 siły. Wow, całkiem nieźle. W ogóle mam sporo zręczności, a w łukach ja mam 10%. No dobrze. Ale i tak, wow, trafiłam w tego dziada. No dobrze, czyli ten topielec, ale to jest inna sprawa. Kurde, to będę mi tu mruczać teraz te topielce. Czy działa w tej grze coś takiego jak F5? Już nie pamiętam, więc sobie po prostu będę robiła stałe zapisy. Zresztą mogę mieć niewłączone. Tu jest jakieś cholerstwo. Czym ty jesteś w ogóle? Halo? Bagienny biegacz. Nowy potworek. Fajnie. Nic tu nie ma. Okej, okay, no to świetnie. Jeszcze raz, bo ja miałam jakąś jabłonką potrząsnąć. Czy to jest jabłoń? Nie mam pojęcia. No dobrze, ale to jest gospodarstwo, więc podejrzewam, że wszystko dzieje się wokół tutaj gospodarstwa. Tutaj miała być jakaś pochodnia, podejrzewam, że to jest ta pochodnia. Sprawdźmy, jak to jest w dzienniku. Wieczna pochodnia. Moim zadaniem jest udać się do alchemika i odebrać napój zamówiony przez Bertrama. Już to zrobiliśmy. Gdy to zrobię, muszę wyjąć ciężką gałąź ze skrzyni Bertrama, umieścić ją na ogniu i podpalić pochodnię. Mam to zrobić w ten sposób? Tak. Super. I teraz wygląda na to, że powinno się udać. Widzę, że bohater to robi za mnie. Czym? Czy to już? Przepraszam. Pochodnia już nigdy nie przestanie płonąć. Doskonale. Gaston o tym usłyszy. No i dobrze, czyli to jest od niego pierwsze zadanie. Ryba dla Bertrama. Muszę złowić rybę i przynieść ją Bertramowi. W skrzyni w jego domu mogę znaleźć łuk. Skrzynia, tak? No to już to ogarnęliśmy, ale rybę ty chcesz? Jak ja ci mam znaleźć rybę? Tu można przejść? Czy gra mnie tu nie wpuści? Podejrzewam, że mnie nie wpuści. Najgorsze jest to, że ta ryba to chyba będzie blisko tych topielców, wiecie? Ja bym sobie wyciągnęła ten łuk, którego oczywiście nawet nie założyłam sobie. Topielec. Nie chcę topielca, tylko chcę rybę. Chyba, że ta ryba będzie w innym miejscu, na przykład tam po drugiej stronie. Ciekawi mnie, gdzie jest ta cała jabłonka, którą mam potrząsnąć. Bo to raczej nie jest to... Czemu nie mogę się odwrócić? O, teraz mogę, dobra. W młynie chyba nie mieliśmy nic do roboty. Czy tu jest... Tak, tu jest jabłonka. Świetnie. Potrząśnij. Koniec. Spadły 4 jabłka. I teraz pytanie. Ja mam te jabłuszka pozbierać, czy one już są zebrane? Podejrzewam, że je zebrałam jakimś prawem. Nie. Nie mam jabłek, więc muszą gdzieś tu leżeć. Jabłonko. Halo. Koniec. To gdzie te jabłka spadły? Przepraszam bardzo. O, tu jest jedno. Świetnie. Raz. Szukamy dalej. To było jedno jabłuszko. Nie chciałabym wchodzić do stawu. Tu jest drugie jabłuszko. Ten ptak mnie zastanawia. W ogóle czemu mi nagle zdjęło broń? Pod jedynką mam. Mogę zabić tego ptaka? O Boże święty, zabiłam właśnie... Niczego tu nie znajdę. Okej, okay, świetnie. Tylko co się stało z moją bronią? Ktoś mi wytłumaczy, co się tu stało? O, teraz mogę. Świetnie. To nie zmienia faktu, że jeszcze potrzebuję... O, kolejne jabłuszko. Trzecie.
jeszcze jakieś jedno, roślina lecznicza, jeszcze jakieś jedno jabłuszko gdzieś tu powinno sobie leżeć. O, jest, proszę bardzo. No i świetnie. No to słuchaj, mam dla ciebie jabłuszka. Hej, ty. Proszę, mam twoje jabłka. O cholera, są kompletnie zielone. Cóż, chyba nie mogę cię za to winić. W każdym razie powiem Gastonowi, że dobrze pracujesz. Ojejku, dziękuję bardzo. Sprawdźmy dalej. Ryba dla Bertrama. To podejrzewam, że ta ryba to jest gdzieś tu. W tym stawie, bo innej opcji to ja nie widzę. Czarny ptak. Olbrzymi szczur. Ryba. Czarny ptak. O, tam ścierwojad, normalnie takie moby. W porządku, bym powiedziała. Gorzej jak ta ryba jest koło tych topielcy, bo mi się to w ogóle nie widzi. Bagienny biegacz. Tam jest dużo tych topielcy. Drapieżca. A tu jest ryba. Ale najpierw mi coś przyszło tu spuszczać w pierdy, że tak powiem. Szczurek przyszedł. Dobrze. Fajnie, że ryba się nazywa drapieżca w ogóle. Co z... Niebezpieczny drapieżnik. Lepiej zachować odległość. Ach, podejrzewam, że to chodzi o tę rybę. Otrzymano rybę. Okej, czyli nie mogę jej już zebrać, czyli to chyba by było na tyle, jeżeli o tę rybę chodzi. Bertram, gdzie ty polazłeś teraz? Przepraszam bardzo. Halo? A tu kopiesz chyba. Dokładnie. Bertram! Ryba należy do historii. Oto jej mięso. Świetna robota. Powiem... Wykonałem wszystkie zadania. Tak, świetnie się spisałeś. Oczywiście odpowiednio cię wynagrodzę. O, dostałam jakiś ładny pierścień. Co to za pierścień? Czy to pierścień do siły? W ogóle ja mam pas ognistego biegacza. Nie wiem, skąd to wzięłam. I pierścień ducha. Ochrona przed magią 3. No dobrze, lepsze to niż nic. Zrobimy sobie jakiś zapisik. I lecimy dalej. Mieliśmy znaleźć rośliny. Dwie rośliny lecznicze i jeden smoczy korzeń. No, rośliny lecznicze to ja już mam na pewno. Nawet się upewnię. Tak, mam. Tylko smoczy korzeń. Ze smoczym korzeniem jest spory problem, bo smoczy korzeń rośnie w dosyć dziwnym miejscu zawsze. Korzeń leczniczy to niestety nie ty. Nie ciebie szukam. Ognista pokrzywa, ale myślę, że możemy tutaj pochodzić po okolicy. Szczególnie, że tutaj są w miarę chyba bezpieczne potworki. Niczego tu nie znajdę. Także sprawdzimy wszystko. Pozbieramy jakieś zioła. Może uda nam się właśnie znaleźć smoczy korzeń. Tu ścierwojad widzę, że ma ochotę się ze mną. Gorzej, że też wilka słyszę. A nie, to dziadostwo. Jezu, jak to gryzie! No co? Halo! Przecież wciskałam, żebyś bił. O matko boska, dobra. Bez zbroi to nie robota, wiecie? Kompletnie żadna robota. No, chciał smoczy korzeń, to będzie problem ze smoczym korzeniem, wiadomo. Smocze korzenie są okropne, jeżeli o to chodzi. Wiecie co, wolę tego biegacza najpierw. No chodź tu. Tylko wiecie co, jeszcze się zapiszę, zanim on do mnie podbiegnie. No halo, ale mógłbyś bić to. Jezu. Schowaj to. O mój Boże, tak to jest jak się nie gra. Tak długo, że tak powiem. Ale poważnie, żeby mnie tak sklepał ścierwojad? Ała. Gdzie mój kryt? No halo, ja mam kryta 30%. A ja sobie ze ścierwojadem nie mogę poradzić, poważnie? Co to za bestia jakaś wielka?
No to było głupie. No halo. No ale bij tego ścierwojada, cholera. Widzę, że moja postać chwilami ma jakiś ewidentny problem ze sobą. Także ja się może zapiszę, bo coś mi chciało jednak wlecieć w plecy. Szynka. Oj Boże święty, przydałby się naprawdę jakiś lepszy pancerz. Przydałby się też mięsko usmażyć, ale to na kuchence. Kurczę, te wszystkie widzę przedmioty, które ja zebrałam, to ja zaraz teraz zeżrę. No cóż, po to to jest, żeby tego używać oczywiście, jak wiadomo. O, proszę bardzo, tu jest jakaś łódka. Jakiś kołowrotek, ciekawa sprawa. Ciekawe, czy mogę pływać. Podejrzewam, że mogę. Chociaż, kto wie, może nie mogę. Tutaj ciekawe, ten pomościk jest bardzo dziwny. Może tutaj być gdzieś smoczy korzeń ukryty. One lubią być w takich dziwnych miejscach. Słyszę jakiegoś... Co ci przeciwnicy się tak rzucają na mnie od razu? I proszę bardzo, kolejny poziom. Niestety pan kretoszczur dostał problemu ze sobą i mi odpłynął wraz z nurtem rzeki. O proszę bardzo, mamy smoczy korzeń. To wiecie co, to chodźmy od razu to oddać, żebyśmy to mieli z głowy. Bagienny biegacz, a to już z ciebie to brałam. Czyli w sumie faktycznie są dwa nowe potwory. Jest bagienny biegacz i jest, jak to się nazywa, ten drapieżca cały, ta ryba. Co tu się dzieje? Te topielce są okropne. W sumie tego topielca to ja bym mogła przyprowadzić do miasta, tylko że nie dostanę z niego punktów doświadczenia. Żadna tajemnica. Heraks, ty chciałeś te zioła? Dokładnie. Ode mnie nic. Od twojej rośliny. Uszanowanie dla Gastona. Gotowe, dzięki. Wierz mi. Tak przy okazji, chciałbyś wziąć buteleczkę mojego eliksiru? Tak, nikt nie słucha. Oczywiście. Oczywiście. Słyszy się. Daj mi ją. Do dna. A tam, to tylko gada. Co mi dał? O proszę. Dana bardzo, mikstura sprawa. Berserka do krótkotrwałego premia do siły. To tylko gadanie. Uuu, proszę bardzo, pięknie. Dużo by mnie to kosztowało. O, to akurat w sam raz na tego topielca, wiecie? Popatrz, w sam raz. Tylko, że no, przydałaby się bardziej lepsza zbroja. Łatwo. A właśnie, czy ten gościu, który sprzedaje tutaj pancerze, to on nie ma jakiejś lepszej zbroi przypadkiem? Nie można na Fedor, ty sprzedajesz jakieś pancerze? Bo to jest bardzo istotna sprawa. Dostawa z Fedora nie. Powinien był wiedzieć lepiej. Ale masz miecze bardzo fajne, zajebiste wręcz. To jest miecz, na który fajnie by było zapolować, wiecie? Tylko jak tutaj zdobyć tyle kasy w tym miejscu? To jest chyba jakaś magia. Mam do sprzedania parę rzeczy. A czy ty chcesz też normalną cenę za ten eliksir siły tutaj u siebie? 800 i 1500 za życie. Tylko nie mów. Bardzo dużo, wiecie? Bardzo dużo. Chodźmy sobie w takim razie jeszcze dać w siłę, bo aktualnie nie mamy żadnego innego nauczyciela. Hej, ty! A jeszcze troszeczkę podekspimy sobie za chwilę, także dajmy w siłę. To naprawdę nie mój problem. I będzie fajnie. Bicek zrobiony, mamy już chyba 60 siły, dokładnie. W sumie moglibyśmy też sprzedać jakieś te dziadostwo całe. Typu, mamy tam kilka rzeczy do sprzedania. Czy ty, Quentin, coś masz jeszcze do zrobienia? Nie mów, że koniec, nie. Myślałam, że z tobą można też może handlować. Jeszcze chodźmy do karczmy, zobaczymy, czy tutaj coś ciekawego. Na razie o to nie będę pytać. Co ty masz? A ty masz tylko żarełko. No dobrze. To nic ciekawego chwilowo. Sprawdźmy na listę zadań. Próba zabójstwa. Dołączenie do straży, zaginiony szpieg, książka Quentina, przymierze Adana. No ta książka Quentina to mnie bardzo, wiecie, bo to ten topielec, o to chodzi. W sumie tam są dwa topielce. Podejrzewam, że on tam było, że w krzakach jest schowana. Posłuchał niewłaściwie. Nie wiem, możemy jeszcze się przejść kawałek dalej, bo i tak tą próbę zabójstwa mamy gdzieś zrobić poza miastem. Być może znajdziemy gdzieś jeszcze jakieś miejsce, gdzie można się przespać.
A poza tym właśnie widziałam tam jeszcze kilka stworów, na których moglibyśmy sobie na spokojnie, myślę, że podekspić. I może udałoby się nam wbić jeszcze z jeden poziom. Tylko chciałabym się tak ładnie zapisać. No, halo. Dobra, nieważne. Niech więc tak będzie, że się tam zapisałam. Bo tak, bo tutaj można przejść. Jakoś, tak fajnie. Słyszę cholerstwo. Jezu, co ty robisz? Nie pij teraz ginu. Nie o to mi chodziło, bo zauważyłam, że mi się miecz trochę baguje. Czy jestem w stanie takiego bagiennego szczura wykończyć? Jestem. Troszeczkę mnie poobijał. W ogóle tutaj są bagna jakieś? O mój Boże. O mój Boże. Niczego tu nie znajdę. To na razie mi niepotrzebne. Wiecie co, zjedzmy sobie może mikstur jakąś leczniczą. Może być ziele lecznicze nawet. Widzę, że wchodzimy na dosyć niebezpieczny teren. Mi się to bardzo nie podoba. Nie sądziłam, że znajdę tutaj jeszcze jakieś bagna. Ale no dobrze. Tu jest ścierwojad. Moglibyśmy się nim zająć, bo tam chyba obok niego jest kolejny. O, tam ktoś stoi. Od razu lepiej. O, tak. To się lubi. To się szanuje. Leśna jagoda, niebieski bez. Dobra, kolejny zapis, żeby niczego nie schrzanić. Tam ktoś stoi. Obawiam się, że to jest jakiś bandyta po prostu. I że to nie będzie najlepsza sprawa, żebyśmy tam właśnie poszli w jego stronę. Ale kto wie. Ale ładnie, opłacało się dać w siłę. Czuć, że jest duża różnica. Może nawet teraz lepiej by było właśnie z tymi topielcami. Czy to jest bandyta jakiś? Strażnik, okej. Ciekawe, czy w tym lesie coś jeszcze jest, oprócz roślinek. A ten strażnik co mi powie? Hej, nie jesteś jednym z nas. Spadaj. Wielka szkoda. Warto było spróbować. A kimże wy jesteście? What the fuck? Okej, widzę, że to miejsce jest naprawdę interesujące. Tutaj jakieś te czarne ptaki latają. Okej, czyli mamy jeszcze te bagna. Moglibyśmy tam zajrzeć, tylko boję się, że tam będzie więcej przeciwników, którzy robią mi troszeczkę problemu. Mamy jeszcze te topielce. A ta próba zabójstwa, gdzie to miało być? Fedor poradził mi o północy udać się w małą alejkę na prawo od gospody. Aha, czyli to jest w mieście, no dobrze. Być może wiecie, być może ja nie powinnam łazić tu po tym w ogóle miejscu. Tu są wilki. Nie wiem, co mnie tak leje. Chyba... O mój Boże. Czy ja sobie dam radę? O mój Boże, poradziłam sobie. Tylko teraz przydałoby się coś zjeść. Dobra, zużyję ten korzeń. Bo aż mnie zastanawia, co ja tu znajdę. Bo widzę, że sobie poradziłam nieźle z tymi przeciwnikami. Gorzej, jak nagle się nauczę od kogoś skurowania. A właśnie wylałam tutaj teraz wszystkie wilki. Niczego tu nie znajdę. Ale przynajmniej trochę mięsa. Ja się chyba zapisałam, więc mogę teraz na spokojnie się tu przejść. To jest taka a la dżungla. Zobaczmy, co tutaj można jeszcze znaleźć ciekawego. Tutaj jest jakaś taka creepy aura. Nie podoba mi się to miejsce, ani trochę. Ale widzę, że sobie całkiem ładnie dałam radę. Bardzo ciekawe mi... O, ho, ho, pełzacz. O mój Boże. Skacz.
O matko boska, pełzacze są, dobra, to z pełzaczami nie ma co nawet próbować, chwilowo. Ogarnijmy tą próbę zabójstwa, to będzie chyba najlepsza rzecz, jaką teraz możemy zrobić. Widzę, że tutaj jest naprawdę sporo rzeczy w tym modzie, myślałam tylko, że to jest, wiecie, taki króciutki modzik, znaczy w sumie jest krótki, bo to tylko jakieś 2-3 godziny rozrywki. Ale no jednak, myślałam, że będzie troszeczkę dłuższy. Tutaj jeszcze coś jest, leśna jagoda. Dobra, to zróbmy tą próbę zabójstwa tam, za gospodą w tym zakątku, no dobrze. I dowiemy się co i jak. Moglibyśmy wypróbować tą miksturę do siły na te topielce, ale myślę, że to może poczekać chwilowo. Nie może tak. Możemy się zająć właśnie tą próbą zabójstwa. Niewłaściwych ludzi. Nie mówię ci przecież. Niestety na YouTubie będzie ciemno. Ty mi powiedz. Jak pójdziemy się przespać. Jak tam. No, nowy poziom za niedługo w sumie. O mój Boże. Zapomniałam, że można z pierwszej osoby grać w Gothica. W sumie mogłam sobie też mięso usmażyć, jak już się prześpię do tej północy. Ale nie kładź się do łóżka. Jezu, nienawidzę tego nigdy. Trzeba dać postaci wstać, zanim się nią ruszymy, bo tak to ona wraca do łóżka. Wiecie co, na tej kuchence to ja sobie jeszcze usmażę. Piecz wszystko. I dobrze. I chodźmy. Koło gospody, tak? Alejka koło gospody. No okej. Która alejka? Nie zasłużę. Chyba tutaj. Ech, możemy czekałam na ciebie. Przeczekać. Czekałaś na mnie? Jasne, taki miałam plan. Na pewno wiesz, że to ja stoję za próbą zabójstwa. Skąd ty to znowu masz? Okej. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Słyszę o tym po raz pierwszy. A co planujesz teraz zrobić? Cóż, trudno mi ja już to miałam uwierzyć. Podejrzenia, że działa tutaj tajemna organizacja pracująca przeciwko księciu wcześniej. I teraz ją odkryłam. Byłam świadoma mówią tego, że próba zabójstwa okaże się porażką, ale teraz chciałabym dołączyć do ciebie. Tak liczę, że wykorzystałbyś kogoś bardziej uzdolnionego. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Niech będzie. Złóż teraz swoją przysięgę. Powtarzaj moje słowa. Będę służyć przymierzu Adanosa całym sercem i całą duszą. Moja dłoń będzie wypełniać jego wolę, a odwieczna mądrość mojego Boga przeniknie mój umysł. Tego będę służyła przymierzu Adanosa całym swoim sercem i duszą. Moje dłonie będą wypełniać jego wolę, a odwieczna mądrość tak, mojego mówisz. Boga przeniknie mój umysł. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. No i jak widzicie, to był mój dubbing. Grałam właśnie Hannę, dołączyliśmy ją właśnie do tajnej, do tajnej organizacji. Czy ja teraz mogę iść na przykład... A gdzie ten skryba śpi? Aha, nie, co? Gdzie ty śpisz, człowieku? Chyba, że on śpi w ogóle w tej chacie co Hanna, bo tutaj ktoś leżał. Nie, tu śpi Fedor. A co, to Fedor to mój mąż w takim razie? W sensie mąż Hanny? Cholera wie. To wiecie co, wrócimy się przespać z powrotem do rana, bo wydaje mi się, że chodzenie po nocy jest totalnym bezsensem. Podoba mi się to, że się postaci nie budzą, jak wchodzimy do chat. No i pięknie. To co? Spróbujmy iść do Quentina, może on coś powie jeszcze. Tutaj Fedor już też wstaje. Mam nadzieję, że Quentin już jest u siebie tak w ogóle. Siema, siema, jesteś tu? Jasne. Hej! Skryba pracuje od rana. O, widzę, że nie mogę ci nic powiedzieć. Próba zabójstwa. Hanna, żona Fedora, tak, jestem żoną Fedora, stała za próbą zabójstwa. Złożyła przysięgę i jest teraz członkiem. Powinienem opowiedzieć o tym Kerrosowi, czyli naszemu ojcu musimy o tym powiedzieć. No dobrze. Hej, ty! No to powiem ci co nieco, co wiem. Wiem, kto stoi za próbą zabójstwa. A więc? Kto to jest? Czy złożył przysięgę? To Hanna. Żona Fedora. Będzie walczyć po naszej stronie. Dobra robota, synu. Okej, i to tyle? A jakieś wieści? Jakieś... Nic nowego. Okej, fajnie. To co dalej? Mamy to już rozwiązane? Tak. Dołączenie do straży. Gaston, gospodarz, pomoże mi dołączyć do straży, jednakże muszę zrobić coś pożytecznego dla miasteczka. Z tą całą książką, no to wiadomo, możemy spróbować później. Chodźmy do Gastona. Czy ja już mogę do straży dołączyć? Czy zrobiłem wystarczająco? Quentin powiedział, że bardzo mu pomogłeś w naprawie domu. Herax uważa, że dobry z ciebie chłopak.
Kerros opowiadał o tobie same dobre rzeczy. Teraz Bertram. Bertram powiedział, że pomogłeś mu z pochodnią. Powiedział też, że zabiłeś tego drapieżnika. Pomogłeś mu także z jabłkami. Fedor powiedział, że przyniosłeś mu jego jabłka. Tak, zrobiłeś wystarczająco dużo. Pomogę ci, wróć jutro. No i świetnie, zajebiście. To co, ile mamy czasu? Mamy jeszcze jakieś 4 minutki. To co, może spróbuję się zmierzyć z tym całym topielcem, bo chyba zaginiony szpieg. Quentin polecił mi, abym dołączył do straży. No to później, przymierze Adanosa. Hanna została członkiem przymierza. Książka Quentina, no to jest jedyna rzecz, która mi została, oprócz dołączenia do straży, więc udajmy się, po tą chyba książkę spróbujemy. Mogę spróbować wypić też tą miksturę, ale też mamy więcej siły, więc może coś z tego być fajnego. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Bo tak, tutaj są te topielce dwa. W ogóle fajnie, że ty się tutaj myjesz. Świetnie. Nie wiem, czy ten topielec się dosłownie za chwilę na mnie nie rzuci. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Jedna bestia. No i pięknie. Książka Quentina. Nic tu nie ma. Dobra, bo jeszcze ten drugi topielec postanawia tutaj do mnie przyjść. A tam jest jakaś jaskinia też. To może być coś ciekawego. A, bo, no, bo my teraz sobie robimy pływ... O Boże Święty, dobra. Ja nigdy nie umiem, no. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Poważnie, teraz nie wyjdę. Bo widzę, że teraz to ten topielec nie sprawia żadnych problemów. No i pięknie! Kolejny poziom, o to chodzi. No i świetnie, tak jeszcze widzę na koniec. To sobie damy też w siłę za chwilę. Tylko chciałabym sprawdzić, czy tutaj jest jakaś jaskinia, czy mi się tego wydawało. Wydawało mi się, czyli ten topielec w sumie niczego tutaj też nie pilnował za bardzo. No i dobrze. No i fajnie, mamy tutaj wyczyszczone wszystko. Chwilowo, co da się mieć wyczyszczone. Więc co, przydałoby się teraz udać się z powrotem do wioski, która jest tak naprawdę obok. I co? I wtedy... No wiadomo, moglibyśmy iść też zapolować na pełzacze, ale myślę, że do tego lepsza będzie nowa zbroja. Podejrzewam też, że gra mnie tam sama w sobie zaprowadzi. Tak więc chodźmy się przespać i w kolejnym odcinku udamy się do właściciela gospody i zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia. Także prześpijmy się do rana. A wiecie co, może jeszcze dzisiaj do niego skoczmy się zapytać, co on tam ma do powiedzenia i zobaczymy. Podejrzewam, że w kolejnym odcinku dołączymy do straży i będzie wszystko zarąbiście. Bardzo ładnie nam to wszystko idzie. Jestem zadowolona bardzo. Gaston? Udało ci się przekonać Lothara? W rzeczy samej. Po kilku piwach był tak przyjacielski jak nigdy dotąd. Okej, to chodźmy do Lothara. Czy byśmy jeszcze dzisiaj dołączyli do straży? Kurczę, jeżeli tak, to będzie duże wow, przecież nie? Wiadomo od dawna. Co tam, Lothar? U ciebie słychać? Mam swoje zdanie na ten temat. Siema, siema. A, bo ty śpisz niby. Jeszcze kaca leczysz chyba. Możemy jedynie przeczytać. Czy przemyślałeś moje przyjęcie w szeregi straży? Mam tyle na głowie. Niech będzie. Jak chcesz dołączyć, to dołącz. Wygląda na to, że nasz gospodarz darzy cię uznaniem. Tu masz swój pancerz. A teraz zostaw mnie w spokoju. Muszę trochę odpocząć. O Jezu, jesteśmy już w straży, naprawdę? Jak tam pancerzyk? A tą książkę jeszcze oddam Quentinowi. O Boże Święty. No i to jest cud miód malina, no to chodziło. Od samego początku. Dobra, chodźmy jeszcze Quentinowi odnieść tę książkę i to będzie na tyle na dzisiejszy odcinek, moi drodzy. Całkiem sprawnie, przyjemnie, wow. Quentin, mam twoją książkę. Mam twoją książkę. Miałeś rację, Fedor ją ukradł. Dzięki, oto twoja nagroda. Ode mnie tego nie da. Dzięki. Super, dziękuję bardzo. I co, moi drodzy, w takim razie ja wam dziękuję już za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym zajmiemy się z zadaniami tutaj. Ja chyba muszę iść i tak pogadać z naszym ojcem tutaj i powiedzieć mu. Chociaż widzę, że nie mogę, po prostu muszę chyba wejść do miasta. Nie wiem, poduczę się siły tyle, ile mogę. I to byłoby naprawdę już na tyle.
Sprawdźmy nasze statystyki. 70 siły, świetnie. Także moi drodzy, jeszcze raz wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Słyszymy się już w kolejnym, bo możemy teraz wejść do górnego miasta i zobaczymy, co tam słychać. Także do usłyszenia. Cześć.